kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotujemy zapomniane ciasto. Metrowiec jest bardzo pyszny, a przede wszystkim bardzo łatwy. Więc co, zaczynamy. Do przygotowania naszego ciasta będzie nam potrzebna mąka, jajka oddzielone żółtka od białek, woda, olej, proszek do pieczenia, kakao, cukier oraz cukier waniliowy. Więc co? Zaczynamy! Do miksera wlewamy białka. Do białek dodajemy odrobinę soli. Białka teraz ubijamy na sztywną pianę. Gdy pianę już mamy, już prawie sztywną, dodajemy cukier waniliowy i cukier. Oczywiście będziemy to mieszać. Włączamy na wolne obroty i dodajemy cukier waniliowy i także cukier zwykły. Pomalutku. Wsypaliśmy cukier i miksujemy. Teraz po jednym żółtku i powoli mieszamy. Oczywiście można troszeczkę zwiększyć prędkość miksera. Zatrzymujemy chwilowo mikser i będziemy wsypywać mąkę do miksera, do miseczki. Także dodamy proszek do pieczenia i wszystko teraz wymieszamy na wolnych obrotach. Sypie pryszcz. Kurzy się. Mąka nam się połączyła w cieście. Teraz będziemy dodawać wodę i olej. I wszystko dokładnie wymieszamy. To już mamy gotowe, bierzemy dwie miski i będziemy je równomiernie odlewać porówno. Możecie zobaczyć, ciasto już mamy zrobione. Teraz będziemy, ja akurat używam wazy, czy tam chochelki, jak tam się nazywa, i równomiernie po prostu odleję do każdej miski. Mamy równomiernie odlane ciasto. Teraz do jednego ciasta będziemy dodawać
dwie łyżki kakao i wymieszamy. Ja oczywiście wymieszam to ręcznie, ale jak ktoś chce, może to mikserem. Gdy ciasta już mamy gotowe, bierzemy się za foremki. Blaszki ja mam posmarowane masłem. Możecie je wyłożyć papierem, ale ja nie będę tego robiła, tylko po prostu posmarowam masłem i posypię bułką tartą. Posypiemy. Żeby równomiernie nam się, żeby nam się ciasto nie przykleiło do blaszki. Drugie tak samo. Nie martwcie się, jak wam troszeczkę nie wyjdzie. Ok, chyba posypane. Troszeczkę nakruszyliśmy. Dobrze, więc mamy blaszki gotowe. W formę wlewamy ciasto. Jasne. A do drugiego wlejemy ciasto czekoladowe. Blaszki wlewamy ciasto czekoladowe. Jak widzicie, ciasto już mamy w foremkach. Ciasto już mamy w piekarniku nagrzanego na 180 stopni. I pieczemy gdzieś tak 45 minut. Pokażę wam, jak będzie już gotowe. Do przygotowania naszej masy budyniowej będziemy potrzebować mąki ziemniaczanej, mleko zwykłej mąki, cukier, masło oraz cukier waniliowy. Zaczynamy. Do garka wlewamy mleko. Oczywiście nie wszystko. Wsypujemy także cukier i cukier waniliowy, całą paczuszkę. I teraz będziemy to mieszać. Pozostałą część mleka będziemy wsypywać mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. I wszystko równomiernie wymieszać. Mleko czasami lepiej jakbyśmy przemieszali, żeby nam się nie przypaliło, i gotujemy je na wolnym ogniu. Tutaj możecie zobaczyć, już tutaj mamy gotową. I za chwilkę będziemy wlewać. Mleko zaczęło nam się gotować. Teraz wszystko wlewamy do garka i intensywnie mieszamy. Budyń będzie gotowy wtedy, kiedy będzie gęsty i będą w nim takie balony pękać. Budyń zaczyna już nam gęstnieć, jak widzicie. I teraz cały czas mieszamy, żeby nam się nie przypalił do garka. Może tak złapię. Widzicie, budyń już mamy gotowy, a najlepiej jest budyń przykryć jakąś folią lub woreczkiem, żeby z wierzchu nie był suchy. I odstawiamy go w jakieś chłodne miejsce, żeby ostygł. Już wyciągnęłam
I teraz zostawiamy do całkowitego ostudzenia. Tak samo jak budyń. Teraz ciasto pokroimy, mamy już schłodzone i kroimy na takie kawałki. Ciasto już mamy pokrojone, jak widzicie. I teraz się weźmiemy za robienie kremu. Teraz dodajemy masło i je miksujemy. Gdy masło mamy już ładnie roztarte, teraz będziemy dodawać zimny budyń, tak po łyżeczce. I je miksujemy. Krem już mamy gotowy. Zobaczcie. Ciasto teraz odłożę sobie na bok. Już te pokrojone. I bierzemy z każdej, pokażę Wam, biorę tą końcówkę, smaruję ją tutaj. Jak kanapkę kremem. I przykładamy też do tego te jasne ciasto. I smarujemy białe. I oj, coś się pomyliło. I ciemne ciasto. Będziemy tutaj położę i będziemy tak na zmianę. Teraz jasne smarujemy i przyciskamy do ciasta. Teraz ciemne. Bierzemy znowu ciemne ciasto, smarujemy jak kanapeczkę, nie żałujemy kremu i przyciskamy je do tamtego ciasta. I tak do końca. Wykładamy. Jest ciasto, pozostałą część kremu została nam. I za chwilę zrobimy polewę do tego ciasta. Smarowałam już ciasto kremem. I teraz zrobimy polewę. Do polewy będzie nam potrzebna jedna łyżka masła. I do tego masła wlewamy także mleko. Się nam to roztopi. Do mleka wsypujemy czekoladę. Ja akurat mam takie granulki. Teraz roztopimy wszystko. Krem cały czas mieszamy, aby czekolada nam się roztopiła. Jeszcze ciepłą czekoladę, jak nam się roztopi, wylejemy bezpośrednio na ciasto. I wylewamy teraz czekoladę na nasze ciasto.
Zobaczcie, ciasto już wysmarowane czekoladą. Ona jest jeszcze ciepła, więc stawiamy na parę godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki. Jak widzicie, ciasto już mamy gotowe. Ładnie nam się wszystko połączyło. Jeśli film Wam się podoba, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.